Siemka, dość często dostaję od Was pytanie, skąd pomysł na taką formę zarabiania, na taką formę życia, czyli robienie marketingu, skąd pomysł na to motywowanie innych, skąd się to wzięło? I w odpowiedzi nagrywam właśnie ten filmik, bo chciałbym, żebyście mnie lepiej poznali. Powiem Wam tak, to nie było jakoś mega zaplanowane. Moje życie w sumie zmierza tak powoli, do tego celu, który kiedyś sobie postawiłem. Zawsze chciałem pomagać innym ludziom i moja ścieżka po prostu, wiecie jak to jest w życiu, wybieracie sobie cel i próbujecie do niego dążyć, no ale po drodze rozchodzicie się raz tutaj, raz tu, raz tam, musicie się gdzieś zgubić, potem wrócić, no ale ostatecznie jestem na tej odpowiedniej ścieżce i cały czas idę, stawiam kolejne kroki w kierunku tego celu. I teraz marketing, to motywowanie innych, ten rozwój osobisty, to wszystko wzięło się w bardzo zabawny sposób w moim życiu, bo ponad 2 lata temu kumpel powiedział mi: słuchaj, ty wiesz co, Darek, w internecie jest taki gość, co wstawia kasę, pokazuje, ile on to zarabia i on przez to zarabia dużo pieniędzy. No i ja sobie pomyślałem wtedy, co za buc, wstawia kasę, szpanuje, o co mu biega? Kompletnie nie miałem pojęcia jeszcze wtedy, jak funkcjonuje w ogóle marketing, jak to działa. No ale dobra, wiesz, minęło trochę czasu, dokładnie z 8 miesięcy, był październik, listopad 2016 roku i kumpel mi mówi: no patrz na niego, no ja nie wiem, jak on zarabia, jak to się dzieje wszystko, no próbowałem to rozkminić, ale no nie mogę się połapać, jak on tak zarabia te pieniądze i tak sobie żyje. No i pokazał mi to, a ja mam tak, że ja jestem taki dociekliwy i zacząłem to oglądać i patrzeć i przyglądać się temu i przyglądałem się. I znalazłem zaraz po jego znajomych kolejne osoby, które robią takie rzeczy. I patrzyłem, jak oni to robią i wiesz, ja zacząłem widzieć, że to jest wiarygodne, że ci ludzie, oni nie wstawiają jakichś tam głupot totalnych, tylko oni rzeczywiście tak żyją. Ich lifestyle, to co oni pokazują, świadczy o tym, że oni żyją w taki wolny sposób, że oni zarabiają pieniądze przez internet, że mają naprawdę dużo tej kasy, że pracują w domu, że mają tą swobodę. I wiesz, ja się pod tym zafascynowałem. Nie miałem za bardzo pieniędzy na inwestycję, bo najczęściej no, start jakiegokolwiek biznesu wiąże się z inwestycją. No ale był tam listopad, grudzień, ja przyjąłem taką lepszą wypłatę, tam z 8 tysięcy zarobiłem. No i stwierdziłem, dobra, 2 koła inwestuję. No i tak się zaczęło w sumie. Zacząłem, pierwsza inwestycja i zacząłem stawiać posty i robić marketing. Ja już przedtem miałem pomysł taki, jeszcze jako trener personalny, żeby może nie tyle co brandować się jako trener, ale stworzyć markę osobistą dookoła Darka Jasiona. I tak w sumie moje życie się potoczyło, że na dobrą sprawę to przez przypadek doszedłem do miejsca, w którym jestem. Znaczy doszedłem do miejsca, w którym podjąłem decyzję, że chcę być w miejscu, w którym jestem. I rzeczywiście do tego doprowadziłem. Skąd to motywowanie? Powiem Ci tak. Ja po prostu jestem pozytywnie nastawiony do życia. Doświadczyłem sporo już naprawdę w życiu. Jak na 24 lata wydaje mi się, że mam taki dosyć ciekawy bagaż doświadczeń. Coś tam przeżyłem i wyciągnąłem sporo wniosków z tego, co mnie spotkało i po prostu jestem zdania, że życie jest bardzo krótkie. Naprawdę, życie to jest taka bardzo mała przestrzeń, jakby patrzeć na chociażby tyle, ile istnieje świat. To jest taka mała przestrzeń, jak mrugnięcie okiem. I teraz, jeżeli my pozwalamy sobie na to, żeby żyć normalnie, to tak naprawdę tracimy to życie. Tracimy je. Pracujemy 8 godzin każdego dnia, wykonując pracę, której nie lubimy. Ten czas przelatuje i nagle jest piątek i w sobotę, w niedzielę robisz coś innego i ten weekend wydaje się taki długi i fascynujący, a na dobrą sprawę takie powinno być całe Twoje życie. Długie i fascynujące. A żeby było odczuwalne długie i fascynujące, trzeba doświadczać wielu rzeczy. Więc stwierdziłem, że zacznę wychodzić poza strefy komfortu, które gdzieś tam mnie ograniczają i rzeczywiście sukcesywnie to robiłem. A motywowanie bierze się stąd, że ja jestem przykładem człowieka, który był zwykłym, a nawet niezwykłym, tylko zakompleksionym chłopakiem, który wyglądał gorzej niż teraz i który miał problem ze wszystkim, z relacjami między ludźmi. Byłem agresywny. Naprawdę byłem bardzo mało pewny siebie i ja doświadczyłem rozwoju osobistego. Doświadczyłem tego na własnej skórze, że można się zmienić.
od jakiegoś głupiego, czy w sumie wcale nie głupiego, ale od fragmentu książki, gdzie usłyszałem, że trzeba powtarzać sobie, że jest się pewnym siebie, kiedy nie jest się pewnym siebie, bo w końcu jakby oszukamy siebie. To jest takie fake it until you make it. No i tak zacząłem robić. I powiem Wam szczerze, że zacząłem to przynosić efekty, więc zacząłem czytać książki. I ja wiem, że się da. Jak ja się dowiedziałem, że ja się mogę zmienić, że ja mogę być inaczej postrzegany, że ja mogę robić w życiu to, co chcę i rzeczywiście mogę osiągnąć ten sukces, to ja mam ogromną ochotę motywować innych do tego, żeby również zrobili to samo, rozumiecie? Bo to jest po prostu coś pięknego. Ja widzę ludzi, którzy robią coś więcej, wychodzą poza swoje strefy komfortu i po prostu angażują się w to wszystko, to jest mi przyjemnie, jest mi przyjemnie na sercu. I teraz, skąd ten biznes? Przede wszystkim stwarza przestrzeń do rozwoju, wymusza wręcz ten rozwój na tobie, pozwala ci poznać całą masę fajnych ludzi. Kolejna sprawa jest taka, że no budujesz tą markę osobistą, co ja powtarzam w każdym praktycznie swoim filmiku, jak bardzo ważne jest to w XXI wieku, gdzie żyjemy w erze social media. Także zawsze będę Wam o tym powtarzał. I spodobało mi się to. Ja mam naprawdę z tego fan. Ja się nie czuję, jakbym pracował, tylko ja się czuję, że dzielę się czymś wartościowym z innymi ludźmi. Dzięki temu, że się dzielę z tymi ludźmi, ja po prostu odczuwam personalnie szczęście. Szczęście z tego, że inni osiągają swoje jakieś małe chociażby sukcesy. I to jest jakby to, co spowodowało, że zacząłem to i że w tym brnę. Na początku motywacją było pieniądze, ale to szybko odchodzi na drugi plan, bo zaczynasz myśleć takimi kategoriami, jakby w jaki sposób możesz lepszyć świat. I może wydawać się to głupie, ale ja nie chcę być kolejnym marketerem, który po prostu dobrze sprzedaje, albo ma strasznie dużo followersów, jest popularny, cykają mu zdjęcia, zrobią z nim wywiady i tak dalej. Nie! To jest ok, to jest jakby efekt uboczny. Ale ja wierzę w to, że ja zmienię świat. Wierzę w to, że zaszczepię swoją wizję na świat, chociaż paru osobom, i wtedy, kiedy ja już umrę, te osoby będą mogły kontynuować to dalej, a kolejne jeszcze dalej, i dalej, i dalej. I może za 200, za 300 lat któryś z moich pokoleń będzie żyło w lepszym świecie. W świecie ludzi, którzy są bardziej świadomi, w świecie ludzi, którzy podążają za tym, co jest teraz tutaj ważne, dla ludzi, którzy są otwarci, pokazują siebie tacy, jacy są. Ja w to wierzę po prostu. Ty możesz w to nie wierzyć, to dla mnie nie jest ważne, bo ja i tak to będę robił. I to jest cała myśl przewodnia tego wszystkiego. Także nie wiem, może teraz ty podzielisz mi się w komentarzu, co jest twoją motywacją do tego, żeby zacząć robić coś więcej, albo co już aktualnie robisz więcej, bo jestem ciekawy, naprawdę. Tak jak mówiłem, strasznie cenię ludzi, którzy działają. Naprawdę, którzy działają więcej niż inni. Więc szaka pozytywnie. Pamiętajcie, szaka people.